Zanim przejdziemy do konkretów, troszeczkę poopowiadamy sobie o pierwszym etapie tej rozbudowy. Przede wszystkim powstaje nowa infrastruktura sportowa, tak potrzebna wielu klubom, które w mieście funkcjonują. A w tych klubach z kolei funkcjonują setki dzieciaków, które mają dzisiaj jeszcze ograniczone możliwości, jeśli chodzi o rozwój w mieście Świętokłowice. Chcemy te dzieci zatrzymać w naszym mieście, chcemy te kluby, żeby się rozwijały, a to będzie znowu podnosiło renomę miasta. Jeśli chodzi o obiekt sportowy, wykonywany w tym roku to jest drugi obiekt sportowy, dwa razy większy niż poprzedni, bo dwa miesiące temu rozpoczęła się budowa boisk przy zespole szkół ogólnokształcących o wartości 2 milionów z hakiem. Tutaj mamy 7,5 miliona, gdzie głównym elementem jest to duże boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej plus zespół boisk okolicznych. To jest historyczny moment w Świętokłowicach, bo wszystkie tak naprawdę miasta ościenne już dysponują obiektami, na którym przez cały sezon mogą trenować. No niestety nasze dziewczyny były siłą rzeczy zmuszone, aby trenować albo na Orlikach, albo na halach i tutaj no niestety przez to też dysproporcje w rozwoju dziewczyn były dosyć spore, natomiast to na pewno będzie krok milowy i zarówno dla tych grup młodzieżowych od trzeciego roku życia, jak i dla piłki seniorskiej, które dziewczyny grają w czwartej lidze obecnie. Największym sukcesem jest to, że większość środków zostało pozyskane z różnych źródeł zewnętrznych. Z jednej strony to jest Ministerstwo Sportu, tak zwana Sportowa Polska, oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Niecałe 10% z tej wartości, około 7,5 miliona brutto, to są środki własne gminy. Czekaliśmy na tę inwestycję prawie ze 20 lat, bo myślę, że lata temu mieliśmy tutaj wszystkie roczniki poukładane, mieliśmy czwartą ligę, brakowało tylko miejsca całorocznego do treningu i dzieciaki nam odchodziły. Dziś staramy się budować wszystko, można powiedzieć, od nowa. Wiadomo, mamy czwartą ligę, ale te grupy młodzieżowe staramy się w pewnym sensie odtworzyć. Gdzieś klasy zaczynamy tworzyć. No i te miejsce na pewno nam spowoduje to, że będziemy bardziej atrakcyjni względem innych miast, nawet pozyskiwaniu dzieciaków do klubu.